Cześć siemanko, witajcie z tej strony Matkonix i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej serii Sąsiedzi z naprzeciwka. I dzisiaj oczywiście jest gdzieś tutaj mój sąsiad z naprzeciwka nadjeżdżający. Gdzieś on tu... Witam serdecznie. Gdzieś on tu powinien zaraz... O, tutaj widzę, jedzie. Tutaj sąsiad, czekać. Zaraz mnie sąsiedzie zobaczysz. Muszę ten, co zbiec. O, sąsiad tutaj widzę, pruje swoją 30 z talerzówką, bo sąsiad sobie talerzował. I ogólnie w dzisiejszym odcinku, jak już zdążyliście zauważyć, jesteśmy przy naszej 60 wypchaną przyczepą. Ogólnie ta przyczepę, tą przyczepę pożyczyłem od tutaj pewnego sąsiada. Jest to ogólnie przyczepa z autoloadem i właśnie ona ładuje nam automatycznie kostki. To chciałem powiedzieć, jak widzicie pięknie nam tutaj Januszek z, nie wiem, kimkolwiek załadował, powiedzmy, sobie z tych pól, bo ogólnie poza odcinkiem to dokończyliśmy sobie żniwa i sprasowałem sobie wszystkie moje trzy pola i tutaj sobie zebrałem właśnie słomę, ale jeszcze tutaj, jak widzicie, zostało parę kostek. Ogólnie na tym polu dzisiaj sobie będziemy orać, także właśnie najpierw sobie te kostki zawieziemy, a później sąsiad przyjedzie i będziemy sobie orać właśnie na dwa, także możemy sobie jechać. Ogólnie właśnie chciałem zacząć sobie tutaj z tą 60 z tą przyczepą, bo mega ciężko, że tak powiem, tej 60. Sąsiad, gdzie tutaj jedziesz? Ja tu nie wyhamuję. Jadę na swoje pole. A, no dobra. Witam sąsiad. Belek masz. Co? Boże! Co? No bo ja tu serio muszę uważać, to przyczepa tak pcha. Ty uważaj, bo z tej górki to jak cię zarzuci, to inny roz. No mówię właśnie, dobra, hamulce. Ta przyczepa tak pcha. Że to jest masakra jakaś, dobra, tu widzę, wyjechał, o, puścił mnie, dobra. Dobra, jedyneczka i lecimy. Dzięki, chłopczyku. Więc sobie lecimy. No i co, odcinek po dłuższej przerwie, chyba dwa tygodnie minęło, tak, Dawid? Jakoś tak. Mój odcinek był po dwóch tygodniach. Właśnie, także no, była trochę mała przerwa, mieliśmy we dwóch urlop, ale niestety urlop się skończył i wracamy tutaj z regularnością. Koniec urlopu. Tak, koniec urlopu. Tak, wracać do roboty trzeba. Tak, właśnie, propos jeszcze zbiorów, zaraz wam pokażę, ile nam tego wszystkiego sypnęło, ale najpierw sobie tutaj wjedziemy i, że tak powiem, postawimy. Ogólnie tutaj rzuciłem, nie patrzcie, że to tak rzuciłem, ja to wszystko poukładam, ja to na razie tylko tak położyłem te kostki. I tak wszystkich nie zwiozę tutaj, bo nie pomieszczę, więc będę też sprzedawał. Dobra, sobie tutaj zgaszę może fajne to. Fajne pieniądze są za sprzedaż. Właśnie dwie przyczepy, tutaj jest jedna przyczepa ogólnie, właśnie taka i te dwie przyczepy tutaj będzie, a resztę prawdopodobnie sprzedam kostek. Po tej cenie, której ja sprzedawałem, czyli no teraz raczej ona się jeszcze nie zmieniła, to jak sprzedasz tą całą przyczepę, to masz lekko ponad 2000. Tak? O kurde, no to sporo. Właśnie, propos zbioru, pszenicy sypnęło nam 11 ton, bo pszenica jest w slosie. Co jeszcze? Jęczmienia, nie wiem ile nam sypnęło. Ale jęczmień ogólnie jest tutaj, jeszcze raz pokażę, znaczy pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz, o, tutaj jest jęczmień. Kurde, zamknij się, o. Właśnie. Mamy tutaj pełną przyczepę rzepaku, 5 ton właśnie. I 70 kilo, te co sąsiad mi kazał jechać, to żebym, że tak powiem, na nasiona sobie zostawił w workach. I co? Kurą dać. Tak, kury by zdechły. Dobra. Nie, lepsze jajka by miały. Lepiej czarne by były zamiast białe. Tak. O kurde, tu widzę, rozsypało się. Właśnie, tak, pokazałem chyba wszystkie plony, tak? Bo ja miałem, tak, chyba wszystkie. Także no, dobra, możemy sobie w sumie jechać już po pół. Zapiąć sobie pół. To jak sąsiedzie, to jedziesz na pole, to mów, to ja też pojadę. No ja już jadę na ten, na pole, także to już... No, tak no bo ja tylko ciągnę do 60 i już jadę. Oczywiście sąsiadem się tak dogadamy, że nie będę musiał mu płacić, tylko ja jemu pomogę też orać, także jakoś tam się dogadamy. No, nie wiem jeszcze, czy będę wszystkie pola orać w tym sezonie, to się jeszcze okaże. Podnieść ja sobie tak powiedziałem, że na razie talerzuję i jak mi się zachce, to orę, jak nie, to nie. Aha. Bo szczerze, to jest strasznie dużo orania. No jest, ale jak tak wspomniałem, no to... miałem zrobić, to sobie zrobimy taki odcinek z orki, że tak powiem. Dobra, więc lecimy. Oj, kiedy dojeżdżasz, to ja idę. No już dojadę. Także no. Teraz tak, żebyście mnie nie skrzyczeli w komentarzach, bo szczerze to zapomniałem. Bo to jest oczywiście pułk taki. Oczywiście zagonowy, czy jak ktoś tam zwie i trzeba... Tam wiesz, tak orać właśnie? Bo żebym widział, że tak nie za bardzo chyba. Wiem, tylko... Wiem. No, dobra, musimy się oczywiście na środku. Odciąć. A, bo od środka chcesz zacząć. No.
Aż nie chcę w środka. Oramy są oczywiście bez GPS-a. Oj, kurde. Nie mogę wyłączyć teraz GPS-a, trochę przypał taki, nie chcę orać GPS-em. Kurde, nie mogę wyłączyć GPS-a. O, tak się wyłączało. Zapomniałem, jak się ustawiłem. Dobra. Ogólnie tak, bo przecież w tym pługu, póki sąsiad jest. O, nie ma. Myślałem, że nie macie, ale już najechał. Oczywiście no, w tym pługu możemy sobie ustawić. Kółko sobie może, nie wiem, damy na dół. Czekajcie, tak się. Ja nie daję za mocno na dół, bo wtedy animacji nie ma. Lepiej jak prawie wysoko, bo wtedy ładna animacja jest. O, powiedzmy, im że wyżej, tak? Tym lepsza animacja. Ta? No. O. Powiedzmy, że nie wiem, tak będzie chyba git. Mi się wydaje. O, ci powiem. Trochę ciężko. Rady? Moja to bez problemu idzie. 12. Ta? No bo ty masz bieg jakiś pewno niski wrzucony. Mam dwójkę wrzuconą. No ja jeżdżę na trójce. Patrz, ja już jadę stało tak. O, szybko. Teraz mi się trójka wróciła. Trochę przypał, będę się tu starał oczywiście jak najrówniej orać, ale nie obiecuję, że tak powiem. Bo bez GPS-a to wiecie, jakie to jest oranie. To ty sąsiad może będzie z jednej strony orał, a ja z drugiej, co ty na to? Jak sobie wolisz. Myślę, że tak by było najlepiej. To ty jedź w prawo, ja jadę w lewo, czy jak chcesz. Dobrze. Ja jadę w lewo. Tylko ja tu muszę nawrócić. Tu muszę, bo walniesz we mnie. Tam jeszcze są kostki, więc tam najwyżej się przerzucimy. Po prostu. Dobra, ja cytuję ty jechał. Czekaj, bo już, żem zgłupiał teraz. Ja powinienem tak jechać, czy od drugiej strony? Nie, tak właśnie. I później jedziesz od strony miedzy. No to dobrze. No. To tak się właśnie teraz pilnuję, bo już kiedyś żem orał i całkowicie nie zwracałem na to uwagi, że tak powiem. Bo wiadomo, poza odcinkami się nie ora, że tak powiem. Kurde, te biegi już mnie denerwuje, a wiesz co? Ja sobie te biegi zmienię, żebym mógł sobie je sam ustawiać. Ustaw sobie na manualne. Ja wiem, na co ustawić, bo grałem na manualnym, ale na odcinkach nie gram. Okej, okay, trochę małe problemy techniczne były, ale już sobie to wszystko ogarnąłem. Także elegancko. Możemy sobie orać. No powiem ci, żorka będzie fajna. Naprawdę. No, ładnie to idzie. No. Dobra. Także teraz lecimy sobie od miedzy, że tak powiem. O Boże, z trójki ruszam. No, trochę na tym, poza odcinkiem no tak, ale tak na odcinku to czasami będzie problematyczny dla mnie, tak jak dla wszystkich zresztą, nie wiem, jak dla ciebie. Dobra, tak. Te belki to ominę, to będzie. Zmienić bieg. O, elegancko. Jazda. Ja muszę coś dać głośniej. Ale ci powiem, 30 drze się strasznie, nawet. Jaka 30? To 60? Znaczy 60. Czemu? Ja w ogóle nie wiem czemu, ale teraz cały czas na 60 tą moją mówię 30. Od wczoraj. Ja tak muszę te dźwięki w tej mojej podkręcić. Ja bo... nie wiem ogólnie, czy ja nie mam za głośnych dźwięków. Może na 10 dam. Chcę, żeby nie było po prostu za głośno. Ja mam zawsze ustawione, bo nagrywam akurat dźwięk tym samym, to mam głośność na 20, a głośność pojazdu na 30 i no. Fajnie to brzmi. Czaję. Tylko, że jak jeżdżę 60, to muszę mieć 50 albo 60, nie 30, bo moja 60 jest strasznie cicha. Ej, ci powiem, ta orka szybko nam pójdzie. Naprawdę. No, w miarę. Te belki, to te kostki sobie przerzucić najwyżej tutaj gdzieś. Nie, najpierw ją minę, a później najwyżej. A, no to chyba, że tak, bo to zostało akurat tak malutko, na przyczepie już się nie zmieściło, więc nie chcieliśmy, że tak powiem, kłaść. Że tak powiem. Ale jakby nie ta przyczepa z autolaudem, to ja nie wiem, bym się zamęczył, jakbym miał tą ręką zbierać wszystko. Naprawdę. Trochę... Ja wiem, ja na swojej serii zbierałem jakoś jeszcze. No tak, ale tutaj jest naprawdę tych kostek było od groma. I by nie wiem. Od kolery można strzelać. Na przykład od nędzy Shakora, no to te kostki to są te inne kostki, to mają 700 pojemności, więc to jest tak jakby 3 razy mniej kostek jednak. Także wiadomo. 60 mi zgasła. Różnice. Boże, ty sąsiad w drzewo walnąłeś? No bo mi zgasła 60 i w farmingu jest to zepsute, że jak zgaśnie traktor, to hamulce ani skręcanie, ani nic nie działa. Aha! Boże, sąsiad 60 jest... Ja nie mogę. No nic. 10 na godzinę jest... są ramy. Dobra prędkość. No, idealne na rzece.
można powiedzieć. Szybciej to by wiadomo. W nowszych maszynach to tak, ale tutaj to 10 to max. A ja twojej 60 w ogóle nie słyszę, tylko twoją. Więc... tak w ciszy może grę. No ja mam grę na 100% prawie. Swoją słyszę, a swojej nie słyszę, no. Aha. Bo moja jest bardzo cicha 60. No moja to się drze. Ci powiem. Mówię te debelki. Dobra, jakoś ominęłem. Były już następne przejazdy. Ej, powiem szczerze, że taka orka jest naprawdę fajna. We dwóch. No. Tam myślę, że tam nie pomaga. Wiem ile masz odcinka, ale... 10 minut? No, bo tam wytnę 2 minuty, to... więc... 10 minut gdzieś. To my to zauramy do, tak myślę, do 17 minuty już. No i git. No, jeszcze coś tam porobimy. Ja sobie pojadę najwyżej dalej talerzować. Jedyny minus tej ogólnej przyczepy właśnie jest taki, że no niestety to, że ładuje to spoko, ale niestety już z rozładowaniem jest ciężej, że tak no, powiem. No po prostu ona jest taka, że tak, niestety, jak się kliknie Y, to samemu chce zrzucić. No. I najwyżej jak zostanie jeszcze czas, to pójdziemy i będziemy rzucać te kostki. I będzie git. No. A resztę pól oczywiście sobie zoram poza odcinkiem. Tylko, że będę musiał jeszcze właśnie sobie pozbierać kostki. Bo już wszędzie popracowałem, ja. Tylko jeszcze kostek nie zebrałem, także no. Ja muszę pomyśleć właściwie, co ja chcę u siebie robić. Ja nie chyba wiem, sobie u siebie zrobię... Na jednym polu zrobię sobie talerzowanie. Zrobię sobie talerzowanie najwyżej i uprawę po tym. Po jakimś po prostu polu. Siewów jeszcze nie chcę, siewy zostawię. Nie no, jeszcze z siewami poczekamy. Że tak powiem. Na pewno w tym sezonie chcę mieć to już następnym, w sensie na wiosnę, to chcę buraki pierwsze mieć. No, no to ja właśnie ziemniaki chcę. Tak jak już się umówiliśmy. A ty na jakim polu? Wiesz już czy nie? No, ja nie wiem czy właśnie na tym polu, nie ten. Oczywiście nie mówię, że cały, tylko kawałek, nie? Ale chyba na tym. Ja tam daję na całym polu, na całym polu numer 2. A jakoś dużo tych ziemniaków tam nie chcę jakoś. Chociaż zobaczę jeszcze. Ja tam ziemniaki, w sensie no buraki tam. Buraki to na zysk, bo na nic innego nic nie mieli. Wiadomo! Ja tam ziemniaki to będę dałby do obiadu było. No. A z burakami to ja tam nic prawie nie zrobię. Mógłbym na przykład na cukierki będziesz zostawić. Ale to mi po co mi. Tyle buraków to nie potrzeba. To jest na przykład z pola 2-hektarowego. No. Tyle aż nie trzeba. A, tobie mniej zostało, a bo ty masz mniejszą stronę, mniejszy kawałek mieć. Ci pomogę najwyżej jak no. Jeszcze trzeba będzie poprzeczniaki zaraz porobić. Zaraz porobimy. No, to się zgadza. Ja zawsze poprzeczniaki robię na samym końcu. No bo się na końcu zawsze dobrze powinno robić. Nie robić na początku. Chociaż widziałem ludzi, którzy na przykład zaczynają od poprzeczniaków. No ale to się właśnie nie powinno. Zobaczcie, poprzeczniaki się robi na koniec. Jak się ora. Się też tak zawsze robiło. Przynajmniej ja na polskich gospodarstwach, nie? Muszę sobie pooglądać sobie jak inni na przykład robią. Czy się tak jakby zaczyna... O Boże, ja jadę, ja tak się dziwię czemu ta ten moja, że tak powiem 60 ma tak letko, a ja żem pługa nie opuścił. No, ja się tak zastanawiam, bo można zacząć tak jakby poprzeczniak robić od dwóch stron, bo możesz zacząć robić tak jakby od miedzy w stronę pola, albo od pola w stronę miedzy. Tak muszę obejrzeć jak inni robią. Czy tak w realu od której strony się robi? A nie wiem. Ja zawsze zaczynam od miedzy w stronę pola. Ja lubię tak od środka zaczynać. Miedzy. Tak jak teraz. No, ale nie mówię o oraniu, mówię o poprzeczniach. A. Bo o oraniu no to zależy. Jak mam jakieś mega duże pole, no to... Nawet na raz? Nie. Co? Nie, nic. A. Myślałem, że na razie. Jak mam mega duże pole, to po prostu wolę od środka. Jak małe, no to wolę sobie dookoła jeździć. Powiem szczerze, że orka naprawdę mega mi się podoba. Fajnie to wygląda. Ale jeszcze no. Zobacz, to fajnie wygląda. No ogólnie pług trochę mały, można powiedzieć, bo 60 według mnie mogłaby mieć trochę większy pług. Ale i tak, ten pług jest naprawdę zarąbisty. Przyjemnie nim się ora i w ogóle. Fajnie jakby miał konfigurację na przykład 4 skiby, 5 skiby, to na pewno w przyszłości powiększył. Tak, tak.
No trudno. Bardzo fajnie nim mi się ora, bo fajne animacje ma i... On jest właśnie zarąbisty. Ten pup. No. Ja go nawet na wnętrzu zmieniłem. Ja u siebie to nawet... Ale 30 mi, znaczy 60 mi rzuca. Nieważne, nic nie mówiłem. Mi zostały tak, no to ty se możesz te poprzeczniaki zacząć, bo mi zostały dwa czy tam trzy przejazdy. Dobra, się ja już zaczynam. Muszę się przyzwyczaić do tych biegów, bo ja na biegach to ja chyba z raz tylko grałem. Nie licząc dzisiaj. I to było dawno. O, ja zaczynam identycznie za jak ty robić. Zawsze. No, o Boże, trochę to wyższy bieg. O. Poprzeczniaczkę ładnego zrobimy. Sąsiad, uciekaj! Uciekam. Mnie tu nie ma. Dobrze. Elegancko zorane będzie. No. Pięknie. Na następny sezon będzie tu mnie akcja z wapnem. Akcja wapna będzie właśnie w następnym sezonie. Tak jak jużśmy mówili jest, chyba tak. Nawet. Także okay, no. 60 kur... Co? Byś te gałęzie poobcinął. Możemy już chwilę, chyba tłumnik udarł. Spokojnie. Parę razy przyhaczył. Nic się ja nie ja to na stało. Raz wezmę, czy nie wezmę? Weźmiesz chyba. Jak tak dobrze pojedziesz. Tak, uda się. Udało się, więc super. No i będziesz miał sąsiedzie zaorane. Tak. Wszystko. Wszystko. Fajnie. Jeszcze to dopiero początek. No, w sensie tego pola wszystko. Bo z pól to będziesz miał dopiero pierwsze pole. Sąsiad, zahamuj! Ej, patrzyłem się akurat do tyłu. Świetnie. Nie to, że usłyszałem trochę bardziej twoją 60, no to bym nie hamował. Dobra, ja jadę drugą stronę. Kraksa by była, można by rzec. Pędzimy na tą drugą stronę i... Dobra, tu mam taki dziwny cypelek, ale tego zaraz zrobię najwyżej. No, szczerze brakowało mi trochę tego. Odpocząłem se. I jestem pełen energii, że tak powiem właśnie, po tym ponad tygodniu przerwy do tutaj właśnie nagrywania w ogóle wszystkiego. Czekajcie, muszę no, to dobrze. Muszę tu poprawę, co sąsiad robił jaka. O. Mógł się tam gdzieś zdarzyć mi jak. Dobra. Ja muszę tak przejechać. Tu jeszcze trzeba poprawić to, że tak powiem. No możesz to dorać. To może zaorajmy. O. Dobra, to wiesz co, dawaj, ja to wezmę po prostu przesunę, wiesz? A to jak chcesz? Powiedzmy, że tu. Bo ja te kostki pod odcinkiem już wszystkie pozbieram. Tylko teraz sobie to zbierzemy. Znaczy przesuniemy, w sensie. O. Ale szczerze, orka na biegach nawet jest spoko. No nie, nie. Mi już chciał wrzucić kawałek słomy do kabiny. Sąsiad! Co? Pukałem tego nie mogę drzwi otwierać. W kabinę. Oj. Ruszaj tym twoim. Już. Spokojnie. Z trójki ruszam niczym. Ja też z trójki ruszam. Wariat. Dobra. Teraz to musimy opuścić. Pomóż mi to sąsiad zorać. To już to dasz radę, ja tylko tu dokończę i... A, no to poprzeczniak na każdy. Przynajmniej. Tu tego mijaka się poprawi. Dobra. Dobra, tu już jest wszystko. Weź to na drogę wywali, a nie, na... Jak trochę na drogę, żeś wywali. A to zaraz zabiorę, bo ja przecież... Ja to zaraz czyli dobra, to wszystko sąsiedzie? Tak. To ja jadę do siebie. Ty tam wołaj, kiedy ty będziesz jeszcze orał coś. Czy pomogę? Dobra. Żeby nie było. Jazda teraz talerzować idziemy. I lecimy sobie. Dobra, wiecie co, ja już sobie włączę automatyczną skrzynię, bo ja to chciałem sobie włączyć tylko do orki. Także już możemy sobie jechać. Bo jak widzę, że ta automatyczna to też nie zawsze taka, że tak powiem, najlepsza. Ale już dobra, trudno. Wyjeżdżamy, nic nie jedzie. No, pole elegancko zorane, także jestem zadowolony. Ile ja mam? 20 minut. Naprawdę szybko nam poszło. Ile my to oraliśmy? Z 15 minut może? Nawet nie. No, licząc, no z 15 minut, więc także bardzo szybko nam to poszło. Naprawdę.
No bo w sumie 6 skip. Braliśmy razem około 2 coś metrów. Także no. Więc w miarę szybko. W miarę szybko. Elegancko. Ja no nic, ja jeszcze, wiesz co, bo jeszcze mam w sumie chwilę, więc może zobaczmy i spróbujmy sobie rozlodować, że tak powiem, te belki. Tylko ja chyba muszę to przyczepę, chyba podpiąć, nie? Żeby tak jakby wyładować. Tak, bo musisz kliknąć, tam musisz najpierw Y, później te belki jakby się odbezpieczą. Jak klikniesz jeszcze raz Y, to one tak minimalnie podskoczą do góry i wtedy możesz je podpiąć. No dobra, teraz muszę odczepić półki. Jeszcze raz muszę sobie przyczepę podpiąć. Możesz Władimircą przecież. Dobra. Widemiro dzisiaj ma wolne, jak. Że tak powiem. U mnie 30 nie ma wolnego, bo dostaje pod lupie z talerzówką. Oj, czekajcie, musimy trochę. Ja mam światło włączone? Aha, ja miałem światło bez przerwy włączone, ja nie zauważyłem. No, 60 miałeś chyba. Tak ja nawet nie zwróciłem uwagi. Bo tam widno było, to nie widać było. Dobra, teraz tak, musimy sobie. Wyładuj belę. Tak. I jeszcze raz musisz kliknąć. Dobra. Wiem, bo przecież raz to dobra. Dobra, kilka szesna. Aha, no w sumie tak. I teraz tak, kurde, że trzeba to rozładować jakoś. Tylko ja sobie muszę. Chyba ja sobie muszę tu wejść po prostu. Elegancko. Miałem tu poukładać te kostki, ja to będę musiał wszystko poukładać. Spokojnie. Dobra, teraz. Tak. Ja tam powrzucałem do góry na oborę i niech leży. Nie wiem, czy mi się będzie chciało to układać, jak będę miał wolny czas, to. To poukładam, że tak powiem. Dobra, to na razie to rzucę, że tak powiem, w taki sposób. Po prostu. Oj, kurde, że zlagowało mi. Mi też lekko ścięło to serwerowe jakieś. O! A, ty jeszcze belek masz, a na tym polu numer 4. No. Ale to co teraz rozładowuję, to zostanie, a resztę już kostek, co jest na polach, to już to sprzedaję, nie? Bo ja aż tyle to ja tego nie potrzebuję. A nie chcę raz na dobrze, tylko chcę co sezon na przykład sobie wiesz. To tak ja. Bo tak to raz na dobrze to też nie chcę. Jakoś. Żeby nie było, że teraz są sprasowani i dopiero za 5 sezonów będzie. Tylko chciałbym każdego. No. Albo przynajmniej co 2. Na następnym sezonie nie wiem, czy będzie prasowanie słomy, to jeszcze zobaczę, jakie będę miał uprawy. Tak ja będę miał ze zbóż tylko event i pszenicę i jęczmień, więc sobie przemyślę, czy będę robił, czy nie. Kurde. Kurna, jednak jak się na MP, to jednak ta kierownica nie reaguje tak szybko. No niestety, nie wszystko można mieć. Najgorsze, jak tak chcesz fajnie sobie wjechać z rozpędu, bez zatrzymywania się nakręci, no to trzeba jednak wycofać. Czuję ten, znam ten ból. Nie musisz mi go opowiadać. Ale nie, nie spodziewałem się, że 30 jedzie miała tyle mocy, żeby sobie tak dawać radę. Dobra, tak jak mówię, ja na razie tylko tak rozładuję, może jak mi się będzie chciało, to poukładam. Chociaż odechciałbym już to układać, jak wiem, co się z tymi kostkami stanie po wczytaniu ponownym tej gry, więc tak nie bardzo mi chce się to układać. Wiesz o co mi chodzi, nie, Dawid? Tak było przynajmniej tak było w 19, ale to ale one się nie rozwalają. Jak się nie rozwalają? Naprawili to? W sensie, to? jak ja mam u siebie na serii poukładane do góry na tym i jak. No ale to stały, ty, tak ile są. Ty tych kostek masz? Całe nic, a tutaj to. Tam ze 150 jest poukładane. Chyba, że ty żeś nowych chorobie sobie nie widział. No przywiozłem, tylko że przywiozłem i niektóre i te kilka poukładałem, później jak resztę przywiozłem, to już mi się nie chciało, to żebym dorzucił. I cały czas jak są, tak są. Oj, przyczepię, żebym znalazł. Nie ma tego problemu, że one się tam bugują. Bo ja 19 już tyle razy co ja, żebym układał kostki, za każdym razem ładnie wszystko ułożyłem. Wczytałem grę, wszystko się, wiesz... Owcików dostało no. I koniec. To jest właśnie najgorsze. No ale niestety, trzeba sobie jakoś radzić, że tak powiem. Nie, ja powiem tak zastanawiam, ci. Które. No co? Które pole sobie ten dać na odcinek, bo dwójkę. Kolejny odcinek jak u ciebie, to kiedy będzie? Ten, no to w poniedziałek, a ty kiedy dajesz? I w poniedziałek?
No, w poniedziałek. Nie wiem, może we wtorek albo w środę. A, no dobra. Poczekaj, bo teraz w niedzielę będzie ten pierwszy. Po tej przerwie mój. No i później w poniedziałek mam swój. No, myślę, we wtorek albo w środę. Ale no raczej dobra. We wtorek. U mnie jutro będzie prawdopodobnie odędzy, także oczywiście serdecznie zapraszam. Żniwa rzepaczku. Prawdopodobnie już. Także no. Dobra, jeszcze tak wezmę. O. Rzucę. I co? Na dzisiaj to było chyba wszystko, że tak powiem. W sumie nie będę tutaj odjeżdżał. Rzuciłem te kostki, jak rzuciłem. Jak mi się będzie chciało, to poukładam, ale to jeszcze zobaczę, jak właśnie, czy będzie się po prostu będzie chciało, bo ułożenie tyle... Boże, ale nagrać to są. Ułożenie no, tylu kostek, też. To, że tak powiem, jest lada wyzwanie. Także no, dobra. Więc co, tym akcentem myślę, że będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapę w górę. I co, trzymajcie się, do następnego niebawem, cześć!